są w ogóle fachowcy, już wczoraj byli na szkole, także oni wiedzą, jak ułożyć. Witam Was. Mam na imię Mariusz i moja sytuacja, ziomek Jacek bardzo ładnie wprowadził mnie, bo sytuacja będzie podobna, ale bardzo rozwijająca się w patologię w mojej sytuacji, ponieważ to było na tej samej grupie u Norberta. Dowiedziałem się, że nigdy w życiu nie przyjmowałem miłości, bo nie chciałem jej przyjąć. Wiecie dlaczego? Bo nienawidziłem jej. Nienawidziłem przyznać się nawet do tego, że ja nie chciałem przyjąć miłości. Tam wydarzyło się coś, co trafi słów. Język polski jest prymitywny, żeby to określić. Angielski byłby lepszy, ale nie będę się patyczkował teraz. Powiem tak. Tam była moc, tam była miłość żywa. To nie było słowo. To nie, ktoś mi opowiadał, Jezus Cię kocha i w ogóle. Jezus Cię kocha i czochranie. Dziękuję. Dziękuję, cudownie. Jezus mnie kocha, poczochał. Tam była moc. Tylko najpierw ja to odebrałem tak, że Norbert mnie zapytał, czy kochasz, czy wiesz, że Jezus Cię kocha. Tak. Czy kochasz Jezusa? Blokada. Mówię, jedzie czołgiem na mnie. Dobra, zaraz wypali z tego czołgu. Nie, nie wypalił, on mnie rozjechał. On mnie rozjechał, a ja dalej żyłem. Patrzę, co? Pod ścianą, byłem pod ścianą. Sytuacja, rozumiecie, jestem pod ścianą, a on co? Tej ściany już za mną nie było, a ja się dalej opierałem. Tak. Potem sytuacja jest taka. Tego pytania nie zapomnę. Postawił mi pytanie. Czy ty kochasz siebie? Nie, nie mam prawa siebie kochać. Nie. To egoistą jestem, jeżeli kocham się. Zresztą, o czym my rozmawialiśmy? O miłości. Tak. Już zapomniałem. Tak. On mi mówi tak. Mariusz, nie potrafisz nie kochać. Jestem zrujnowany, zdjął mi majtki. Rozumiecie to? Tak się czułem. Goły, goły. I niewesoły. I niewesoły. Nie było mi wesoło. Obnażył mnie. Obnażył mnie. Rozumiecie? Tylko tak mogłem stać. Tak się wtedy poczułem. Teraz się dzielę. Wtedy się tak nie dzieliłem, ale teraz się tak dzielę. Bo wtedy jeszcze trudno mi było. W każdym razie wszystko wywaliłem potem. Znaczy nic nie wywaliłem wtedy. To była kolejna grupa, ale potem... Ja nie chciałem dalej przyjąć tej miłości, a ta miłość wali mi w serce. On mi przywalił potem. Wypalił, nie wiem, z tego czołgu, czy... Nie, to była taka kulka mała. Prosto w serce dostałem. Czuję, bolało! Jak cholera. Cenzurowałem samego siebie. Musiałem. Tak. Trudno mi mówić o tym, bo ograniczam się słownie, bo normalnie na co dzień używałem innego słownictwa i jest mi bardzo wygodne cały czas, ale Jezus panuje teraz w moim życiu. Panuje, oddaję mu życie. Wiecie dlaczego? Bo jest miłością! Poznałem tego Jezusa, który jest miłością, a nie tego Jezusa, którego tam czytałem w Biblii. Jezus, Jezus, Jezus umarł za mnie. Jest, Jezus za mnie umarł. To było wszystko. Wiedza, wiedza, wiedza. Jezus to dla mnie było pięć liter. Jezus. Teraz poznałem tego Jezusa, który ma moc. Amen. Którego miłość rozwala. Amen. Rozwaliła mnie ta miłość. Jestem... rozwalony miłością Jezusa. Wiecie dlaczego? To jest ważna rzecz, bo chcę, żebyście zrozumieli. On jest bardzo krótko tutaj u nas w kościele. Jest bardzo krótko. Ale zdecydował. To jest dla mnie ważne. Że facet zdecydował, że ktoś, kto chodzi w Duchu Świętym, jest w stanie widzieć więcej niż on. I on w to uwierzył. To jest usługa Kościoła. Rozumiecie? Naprawdę, to zrozumcie, że to tak wygląda. To są proste sprawy, ale to właśnie takie sprawy rozwalają życie. To, że człowiek, on przychodzi do Jezusa, którego, i on nie wie, że ten Bóg to jest miłość. I on tego nie odczuwa na co dzień. On to wie, ale on w ogóle tego nie czuje. On nie ma żadnego dotyku tej miłości. Tak? I ma złe zdanie o sobie i ma... I tak to wygląda, zobaczcie. To są uwolnienia. Tak? One dalej prowadzą do procesu rozwoju. Tak? To nie chodzi o to, że to się na tym... Nie, to jest początek. To jest ujazdka początek. Tutaj jest też początek. Ale to jest zwycięskie już. To już jest zwycięskie.
To już jest zwycięskie. Zamykaj, brother, i lecimy dalej.